Najnowsza część X-Menów opowiada o misji, którą oni mają, wyruszają w kosmos i jedna z tych postaci, która tam występuje, została zainfekowana, w związku z czym zachowuje się skrajnie różnie. W momencie, kiedy ten mroczny Feniks przejmuje nad nią kontrolę, to troszkę przestaje ona sama nad sobą panować i wynika z tego szereg różnych rzeczy, o których nie mogę Państwu powiedzieć oczywiście. Natomiast moja postać żywi do niej wiele ciepłych uczuć i bardzo chce jej pomóc. Bardzo jej na niej zależy, więc jakby tutaj jest chyba jej takie główne zadanie w tym filmie. Chcę ją chronić, zresztą w ogóle walczę o X-Menów, o swoich ludzi, ale o nią szczególnie. Popatrz na mnie. Słuchaj się w mój głos. Ja cię tak nie zostawię. Łączą nas więzy krwi. Przestań. Na dobre i na złe. Troszkę się obawiałam podkładania Jennifer Lawrence, ponieważ w moim mniemaniu tak niekoniecznie ja do niej pasowałam, ale też bardzo zaufałam ludziom, którzy mnie tu obsadzili i całemu jakby studio Sonika i reżyserowi wszystkich części X-Menów. Dlatego, że on jakby też to bardzo mądrze prowadził i starał się jakoś tak trzymać pieczę nad tym, żeby to było prawdziwe, żeby się sklejało i tak dalej, ale rzeczywiście miałam takie obawy, jak to może być odebrane, że niekoniecznie musi się to podobać. Potem przestałam się już chyba, przy kolejnych częściach przestałam już się nad tym zastanawiać, że to jest ta Jennifer Lawrence, która ma wielkiego Oscara i tak dalej. Dla mnie w tym momencie jest taka sama aktorka jak 500 innych. Tak samo muszę się do niej przykleić jak do nikomu nieznanej występującej, nie wiem, w serialu Disneya dla dzieci. Więc czy pracuję nad nią, czy pracuję nad jakąś inną postacią, staram się zawsze włożyć to tyle samo serca, wysiłku i tutaj chyba nie ma rozgraniczenia, prawda? Ile kto miał Oscarów i czy jest pożądaną gwiazdą, czy niekoniecznie. Praca musi być wykonana identyczna i na najwyższym poziomie. Dubbing aktorski, czyli do tych filmów ludzkich tak zwanych, jest o wiele trudniejszy. Przede wszystkim nigdy żywy człowiek rzadko kiedy sklei się z czyimś głosem tak, żeby nas to nie bolało, albo żebyśmy mieli poczucie jakby takiej jednorodności, prawda, że to jest jedna osoba. Inaczej się gra, bo ta postać chodzi, oddycha, inaczej się porusza, to wszystko jest prawdziwe, ludzkie, więc nie wystarczy w kresce zrobić paru reakcji, można tam przegiąć troszeczkę, sobie pokolorować, czy ja zrobię wyżej, niżej, to już nie ma znaczenia. Tutaj nie. Tu jeżeli ktoś idzie i w tym czasie rozmawia, to ten oddech też musi być naturalny. Muszę więcej zagrać sama sobą, postarać się jak najbardziej nawet ruchowo wczuć trochę w tę postać, którą gram, bo inaczej będzie takie poczucie sztuczności właśnie, że stoję w studio i coś udaję. Więc czy ona walczy, no cokolwiek by nie robiła, ja muszę trochę to też przełożyć na własną cielesność. Bardzo się boję. Kiedy tracę kontrolę, tym, których kocham, dzieje się krzywda. Ona umiera. Ale to jest Jean. Może mi jej pomóc. No generalnie, jeżeli mutanci byli inni, no to już samo to dotyka problemu tolerancji, znaczy chociaż samo tolerancja podobno to słowo oznacza troszkę co innego niż my zwykliśmy uważać, ale jakby w takim powszechnym rozumieniu, no to tak, tolerancji tego, że nie mamy zrozumienia dla drugiego człowieka, jeżeli wystarczy, że się inaczej ubiera, ma inne poglądy, jakoś to strasznie teraz nas wszystkich chyba dotyka w ostatnich latach. Mam poczucie, że jesteśmy się gotowi utopić w szklance wody naprawdę bez powodu i że każdy powód jest dobry, żeby móc to zrobić. Troszkę to jest takie przerażające, że nie pozwalamy sobie być innymi, różnymi. A jednocześnie wymagamy jakby tolerancji wobec samych siebie, tak? Że jakby moje zdanie jest najmojsze, cytując pewien znany nam film. Fajnie, jeżeli umiemy o tym gadać, jakoś rozmawiać. Ale to się rzadko kończy taką. Chyba sztuka dyskusji też troszeczkę zanika czasem, a szkoda.
to kiedyś chciałam być małą syrenką, ale to nie jest supermoc. Znaczy dla mnie to by była supermoc w sumie, bo ja się boję wody absurdalnie. Jeszcze umiem pływać, ale, nie, ale się boję. Także w sumie może jakoś to by mi pomogło, ale supermoc. Chciałabym umieć się chyba na przykład czytać ludzkie myśli albo tak się wczuć w kogoś, żeby się poczuć jak ta druga osoba. A jeszcze lepiej to, żeby tak sprawić, żeby na przykład ta druga osoba poczuła się jak ja. Wtedy by nie trzeba było dużo rzeczy tłumaczyć, tylko by się tak robiło, nie? Zamianka. I później dyskusji już nie trzeba, no bo już wiadomo. Dzień dobry, nazywam się Lidia Sadowa i mam zaszczyt zaprosić Państwa na kolejną część już X-Menów Mroczny Feniks, która wyjdzie do kin 7 czerwca. Serdecznie zapraszam.